Cześć, witajcie w to sobotnie popołudnie. To jest program Siatmat. Witamy razem z Pawłem Siezieniewskim. Witamy was razem z naszym gościem, a dziś w Siatmacie Mateusz Bieniek. Witam wszystkich. Wiesz, ten, fanfary, tak, powinny polecieć. Mateusz, a i właśnie, żebym na początku nie zapomniała, to oczywiście zachęcamy was do tego, żeby dzwonić. Za chwilę pokaże się tutaj numer do naszego studia, tak więc dziś program otwarty. Możecie Mateuszowi zadawać także pytania, ale my zaczniemy od swoich, od swojej artylerii, prawda, Paweł? Tak jest. I zacznę chyba od skrybełchatów i tego, jak idzie w lidze, idzie dobrze. Wczoraj zresztą Mateusz gładkie, myślę, możemy powiedzieć, zwycięstwo w Suwałkach. Wszystko pod kontrolą, umocniliście się na trzecim miejscu w tabeli, a zastanawiam się, co spod kontroli wypadło w meczu Pucharu CEF z Tours i temu, że jednak ostatecznie nie zagracie w finale, mimo że ten pierwszy mecz wygraliście, w drugim no, zupełnie to nie wyszło. No tak, może od ligi zacznę. Wczoraj całkowity mecz pod kontrolą, tak naprawdę od początku do końca zagraliśmy na wysokim poziomie i nie daliśmy zespołowi z Suwałk za bardzo szans, żeby z nami powalczyli. Cieszy to, bo jeszcze jedno zwycięstwo chyba, jednego zwycięstwa nam brakuje i już na pewno będziemy mieli trzecie miejsce w rundzie zasadniczej. To rozstawienie, że te mecze będziemy mieli play-offy w domu, więc to jest na pewno ważne. A co do tur, konsekwencji troszkę wydaje mi się, że zabrakło. Po pierwsze, zaczęło się to od pierwszego spotkania, gdzie powinniśmy tak naprawdę to tuż zbić u siebie 3-0 i nie pozostawiać im nadziei. To mecz się przeciągnął do 5 setów, wygraliśmy, ale oni poczuli, że można nas ograć. No i wtór fatalnie rozpoczęliśmy spotkanie, przegrywaliśmy 2-0 i naprawdę było ciężko. Dwa, że atmosfera również tam na hali była, ja się nie spotkałem na francuskich jeszcze boiskach, żeby kibice naprawdę zrobili taki show. Więc naprawdę było ciężko. Wróciliśmy na chwilę potem, ale w czwartym secie znowu jeden, drugi przestój. No i bardzo nam szkoda, bo mieliśmy chrapkę naprawdę na zwycięstwo w tym pucharze, a tak naprawdę praktycznie na finiszu odpadamy. W finale już czekała Monza, która dostała walkovera, jak wiemy. Na kogo ty będziesz stawiał w tym finale? Faworytem na pewno będzie Monza i myślę, że Monza wygra. Patrząc tam personalnie na nazwiska, to one mają lepszych zawodników. Aczkolwiek ten Tours jest naprawdę bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Oni grają taką francuską siatkówkę, nabijają bardzo dużo bronią, obijają ten blok, denerwują przeciwnika, więc myślę, że na pewno Monza nie wygra 3-0, tylko tam będą naprawdę się ciąć. No ja widzę, że dalej jest w tobie duże rozczarowanie a propos tego dwumeczu, że mieliście jednak swoją szansę, pewnie liczyliście, że sam powiedziałeś tutaj nam przed rozpoczęciem programu, że liczyliście i mieliście dużą chrapkę, żeby zagrać w ścisłym finale, więc no szkoda, że tak się stało, bo wszyscy trzymaliśmy kciuki, no ale no, tak jak powiedziałeś, no gdzieś tam zabrakło tej konsekwencji i szkoda, że skrybełchatów nie ma no, w finale Pucharu CEF. Myślę, że byłoby to fajne dopełnienie do waszego dobrego sezonu. Na pewno, bardzo szkoda, jeszcze apetyty cały czas od początku tego CEF rosły, bo odpadła Modena, z którą od początku wiedzieliśmy, że prawdopodobnie zmierzymy się w półfinale. Więc super dla nas, bo naprawdę mocny zespół. Potem Kazań został wyeliminowany w związku z tą sytuacją. Więc naprawdę mówimy, no nie, no, na autostrada do finału i naprawdę ogromna szansa, a przegrywamy z zespołem, z którym no, nie powinniśmy przegrać. No, nie ma co tutaj mówić. Patrząc nawet personalnie, oni mieli mniej znanych zawodników na pewno, którzy ograli bardziej znanych. Powiedzieliśmy już o tym, że jeżeli chodzi o Puchar CEF, to Monza była tym zespołem, która otrzymała walkovera, ale także nie wiem, czy miałeś czas zerknąć na to, co dzieje się w Lidze Mistrzów z kolei, no bo tam też, jak wiemy, no między innymi Zaksa tego walkovera otrzymała i jest już w półfinale. Mamy planszę z tym, jak wygląda sytuacja w Lidze Mistrzów. Ja ciebie, Mateusz, chciałam zapytać o ten mecz Jastrzębia z Lubę, no bo Lubę to w końcu twój były już tak w 100% zespół? No i pytanie, czy miałeś okazję zobaczyć chociaż fragmenty tego spotkania? Oglądałem praktycznie całe spotkanie.
I reakcja była jaka? Spodziewałeś się, że naprawdę Jastrzębie pokona Lubę do zera, bo to tutaj jest chyba... Nie, no ja byłem patriotą i trzymałem kciuki za Jastrzębie. Czywitanowa zagrała naprawdę kiepskie spotkanie, ale to nie jest tak, że Czywitanowa zagrała słabo i Jastrzębie dlatego wygrała. Jastrzębie naprawdę zagrało na kapitalnym poziomie, nie dali im naprawdę szans. Ja nie widziałem od dawien dawna naprawdę Czywitanowej, która gra tak słabo i naprawdę grali przefatalnie. A myślisz, że to jest kwestia tylko takiego jednego spotkania, które im po prostu nie wyszło, czy to będzie dalej? Znaczy, no bo właśnie, groźny, bo to jest, przypomnijmy, ja pierwszy mecz dopiero. Ja myślę, że oni przyjadą do Jastrzębia i na pewno będą zrobią wszystko, żeby wygrać i na pewno nie będzie to taki mecz jak ten w Czywitanowej, że może tam nawet dojść złotego seta, aczkolwiek Jastrzębie to jest taki naprawdę dobrze skrojony zespół pod taką Czywitanowę, która kopie na zagrywce. Jastrzębie ma naprawdę świetnych przyjmujących i dobrego libero, którzy te mocne zagrywki potrafią utrzymać. Sprytnych zawodników, gdzie jak nawet są od sieci odrzuceni, to oni potrafią sobie nabić na blok, więc wydaje mi się, że no Jastrzębie przejdzie tą Czywitanowę, ale na pewno nie będzie to tak łatwy mecz jak ten pierwszy. Czyli co, 50-50 dodajemy, wciąż temat jest otwarty? Czy... Nie, tutaj 70 dla Jastrzębia. 70 na pewno będzie groźne, ale tak jak mówię, że Jastrzębie jest świetnie skrojonym zespołem. Pod taki zespół jak właśnie to Czywitanowa. Oni, a dwa, że po takim zwycięstwie 3-0 na pewno ich pewność siebie poszła bardzo do góry. Ja troszkę przed tym spotkaniem się obawiałem, bo tam Puchar Polski, ten finał z Zaksą im nie wyszedł. Tak, ale byli podrażnieni zresztą. To... I naprawdę, to zareagowali chyba najlepiej jak mogli. Wyszli na bardzo trudnego przeciwnika, wlali im w godzinę i szapoba dla nich. Czyli spodziewamy się polskiego półfinału według ciebie w Lidze Mistrzów. Paweł już mówi hop, no. Nie, jeżeli 70-30, no to... No tak, ale to wciąż Lubę, Mateusz. No na pewno, ja tak jak mówię, oni na pewno wyjdą, będą na pewno dużo groźniejsi. Mają wykonawców, którzy potrafią wygrać w pojedynkę mecze. Myślę, że jak... Jastrzębie ich odrzuci troszkę od siatki, to już Deczako nie będzie mógł aż tak często używać tego Simona i wtedy Jastrzębie sobie poradzi z nim. Mateusz, jeżeli chodzi o Włochy i o twoją przygodę z Lubę, jakie te wspomnienia teraz już po tych, no, który to był 2019-2020, to był ten sezon twój we Włoszech, zgadza się? Jakie wspomnienia tak z perspektywy czasu masz teraz stamtąd? Fajnie, naprawdę nie żałuję, że wyjechałem z kraju, zobaczyłem jak to jest za granicą, więc to na pewno plus. Życie we Włoszech generalnie, no, tak jak o tym opowiadają, jest fantastyczne i tam nie ma się do czego doczepić. Czywitanowa również była pięknym miastem. Aczkolwiek no, ja tam przyjechałem tak naprawdę do Czywitanowy z urazem, w którym tak naprawdę... Teraz bym zupełnie to inaczej zrobił, bo ja tam przyjechałem z urazem i z tego, że to był mój pierwszy klub, pierwszy zagraniczny klub, ja też nie chciałem od razu tam wjechać i przyjechał pan Bieniek i tutaj się wyleczy i za miesiąc będzie gotowy dopiero. Ja tam zaciskałem zęby, na początku brałem też sporo środków przeciwbólowych, co mnie później po sezonie kosztowało operacją. Więc nie mogłem, aż nie byłem, ciężko mi było dojść w Czywitanowej do formy, gdyż cały czas miałem problemy z kolanem, o tak bym to... Czyli czujesz, że trochę niewykorzystany szansa dla ciebie przez zdrowie przede wszystkim. Tak, no taki pechowy czas z tego. To był bardzo długi sezon reprezentacyjny. Ja pamiętam, te problemy z kolanem już mi się zaczęły, jak kończyliśmy chyba sezon z Zaksą, to w półfinale chyba z Zawierciem mi się przytrafiło ten lekki uraz, ale wiadomo, playoffy, finały musiałem grać. Później od razu się zaczęła kadra, też nie bardzo był czas, żeby to podleczyć i to się tak ciągnęło. Potem pamiętam ten Puchar Świata, to tam już tak Vital naprawdę dozował moimi siłami, powiedział, że coś jest nie tak. No ale to w dalszym ciągu było za mało, no, przyjechałem do tej Czywitanowej i naprawdę było ciężko. Szkoda, no tak jak mówię, nie żałuję. Były fajne mecze, były trofea. Żałuję bardzo, że ten sezon się zakończył, bo naprawdę mogliśmy wtedy... No tak, mogliście jeszcze mistrzostwo, prawda? Mistrzostwo, Ligę Mistrzów.
naprawdę no, do czasu zakończenia tego sezonu my na 3 możliwe trofea 2 zdobyliśmy, bo klubowe mistrzostwo świata mieliśmy, Puchar Włoch zdobyliśmy, no, tylko super puchar się nie udało, aczkolwiek no, oni tak naprawdę podchodzą do tego super pucharu, że to się musi odbyć i tam nie było jakiejś wielkiej dramy z tego powodu, że tego pucharu nie ma. Zaraz, ja myślę, że jeszcze wrócimy do Włoch, bo też mam parę pytań, ale odbierzemy pierwszy telefon, bo wiem, że ktoś się do nas dodzwonił. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie prowadzących. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również Mateusza. Dziękuję. Gratuluję zwycięstwa ze Śledzkiem. Gratuluję trzeciego miejsca w lidze. Trzymam kciuki za dalszą część sezonu. Ale moje pytanie. Jak się, Mateusz, zapatrujesz na sezon reprezentacyjny z Nikolą Grbiczem? To dobre pytanie jest. To jest dobre pytanie. Co z tym telefonem? No pozytywnie jestem nastawiony, wiadomo. Nowy trener, to jest nowe rozdanie. Jestem ciekawy, jak trener Grbicz to poukłada i jak będą wyglądać powołania, bo na razie naprawdę tak nie wiemy, bo trener jeszcze nie dzwonił do żadnych, do mnie przynajmniej nie dzwonił, o tak, więc ja nie wiem, czy będę w tej kadrze, czy nie, ale czekam cierpliwie na ten telefon i zapatruję się pozytywnie, wiadomo, nowy trener, to nowe rozdanie i no liczę, że będę częścią tej układanki. A liczysz też na to, że obronimy tytuł? Tak, to jest fajny rok. Mam nadzieję, że Polska też, jeśli nie zorganizuje, to będzie współorganizatorem tych Mistrzostw Świata i taka obrona po raz trzeci tytułu, no to by było naprawdę coś niesamowitego. Dobra. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. No właśnie, mówisz, że Nikola Grbić jeszcze nie dzwonił. To jest pierwsza rzecz, która już odróżnia go od Witala Heinena, który dzwonił kiedy? Witam w styczniu zazwyczaj w styczniu już wszystko wiedzieliśmy, jak będzie wyglądać, jak będą weekendy wyglądać, kiedy będziemy grać, kiedy będzie jakieś wolne. Nie, więc Wital takie informacje bardzo szybko nam podawał, co było fajne, naprawdę to uważałem za duży plus, no bo dobrze jest mieć wszystko zaplanowane wcześniej. No, trener Grbić jeszcze nie dzwonił, teraz miał Puchar Włoch, więc możliwe, że był bardzo skupiony na tym celu. No wygrali ten Puchar Włoch, więc podejrzewam, że pierwsze telefony się jakoś zaczną, o ile już nie było jakichś. Ale na pewno zasięgnąłeś, nie wiem, języka u swoich kolegów z zespołu, grasz z Serbami, masz serbskiego trenera Slobodana Kowacza. Coś zdradzili na temat, jaki jest Nikola, jakim jest trenerem, jakim jest człowiekiem, czego się spodziewać? No właśnie, co wiesz o Grbiciu? Czy przesądowałeś troszkę, że tak powiem, tutaj osobę nowego selekcjonera kadry? No tak, wiadomo, chłopaki z Zaksy, pytaliśmy ich, jaki jest Nikola. Wiadomo, że bardzo sobie chwalą z nim współpracę i się cieszyli bardzo, że został selekcjonerem reprezentacji polskiej. Aczkolwiek ja zawsze też podchodzę do takich spraw, sobie to dzielę, bo wiadomo, oni wygrali Ligę Mistrzów, mieli fantastyczny sezon, a dwa, że kluba, reprezentacja to jest zupełnie co innego. Pamiętam w 2017 roku, w moim pierwszym sezonie w Zaksie, De Giorgi przejął kadrę, ja też wszystkim mówiłem, że będzie super, a okazało się, no tak, no okazało się, że klub i kadra to jest troszkę jest zupełnie coś innego, więc jestem pozytywnie nastawiony, ale nie mam jakieś takie, że się napalam i stawiam jakieś niesamowite oczekiwania. Jakie tam było jeszcze pytanie? Bo ja teraz jeszcze sobie myślę tak a propos tego pytania, które zadała pani o Mistrzostwa Świata, no bo faktycznie wiemy, że nie odbędą się one na pewno w Rosji. Mówi się dużo o tym, że no właśnie być może Polska współzorganizuje je, to będziemy czekali na te informacje, gdzie tak naprawdę te Mistrzostwa Świata się odbędą. Ale ja się zastanawiam nad tym, no bo my jesteśmy bardzo chętni i bardzo, bardzo byśmy chcieli zobaczyć kolejny raz Polaków zdobywających Mistrzostwo Świata, ale Mateusz, co musiałoby się stać tak naprawdę, żeby ta reprezentacja
z nowym trenerem, chociaż no pamiętamy, że efekt nowej miotły działał bardzo dobrze, jeżeli chodzi o reprezentację. Co musiałoby się stać, żeby ta kadra faktycznie na tych Mistrzostwach Świata no za niecałe pół roku, za nieco ponad pół roku powalczyła o złoto? Przede wszystkim wszyscy zdrowi, to tak najprościej odpowiem jak się da, ale wszyscy zdrowi musieliby być, bo potencjał tej kadry jest ogromny i to nie jest tak, że my tylko sobie tak mówimy, ale tak wszyscy uważają, wszyscy ludzie ze świata, że reprezentacja Polski jest bardzo mocna, że ma naprawdę bardzo wyrównaną kadrę. Jeśli będziemy zdrowi dwa przed naszą publicznością, to zupełnie to też zawsze nam dodaje skrzydeł. Znaczy to jeszcze nie jest potwierdzone, nie? Jasne. Chyba, że coś wiesz więcej. Nic nie wiem, tylko czytałem same wywiady, że zgłaszamy gotowość, o tak. Więc podejrzewam, że jak zgłaszamy, to FIVB nas weźmie pewnie pod uwagę. Aczkolwiek już czytałem, że już jakieś też wchodzą egzotyczne kierunki tych mistrzostw świata. Chyba Katar się tam zgłosił. Chciałbyś, czy jesteś na nie? Ja nie wiem, jak zainteresowanie by było w takim kraju. Czy to by było na zasadzie, okej, że jakiś szejk sobie zapłaci, bo chce sobie pooglądać przez 3 tygodnie siatkówkę, a na hali będzie 20 osób i mistrzostwa świata. No tak, to straci. To wtedy straci na prestiżu. Aczkolwiek jeśli by było sporo kibiców, to naprawdę... Możemy grać nawet w Katarze. Znaczy wiadomo, że Polski nie przebijemy, no nie dajmy się oczarować. No tutaj tak, to jest tak. Status, można powiedzieć, już religii, że tak powiem, mecze reprezentacji, więc ile by osób nie pojawiło się w Katarze, to myślę, że czy w innym miejscu, to myślę, że Polska jest no, niedoścignionym tutaj. Znaczy ja bym się nie zdziwiała, jeżeli liderem. Tam większość grupy kibiców stanowiliby Polacy też w Katarze, bo przecież my jesteśmy, jesteśmy wszędzie tak naprawdę. Mateusz, ja bym chciała trochę zakręcić teraz, bo już weszliśmy w klimat kadry, ale chciałam wrócić jeszcze do tych Włoch, bo rozmawialiśmy o tym twoim sezonie tam, a ja się zastanawiam, czy ty chciałbyś wrócić na przykład i dokończyć no właśnie, to, co tam się zaczęło? Doprecyzował, jaki jest teraz status jakby twój kontraktowy, bo teraz jeszcze jesteś na wypożyczeniu w Skrzebełchatów i czy będziesz musiał wracać do Włoch, czy jakoś inaczej ta sprawa, czy chciałbyś? Więc tak, ten sezon jestem jeszcze na wypożyczeniu. Prawdopodobnie już od przyszłego sezonu nie będę zawodnikiem, czy Kucina Lubę, czy Witanowa. Na finiszu jesteśmy rozmów w sprawie zerwania tego kontraktu. I pewnie następne twoje pytanie będzie, co dalej? Prawdopodobnie zostaję w Polsce. No, klubu nie powiem, ale zostaję w Polsce. Mhm. Czyli mała tajemnica. Będziemy zgadywać zaraz, gdzie. 14 macie typów. Ale i tak nam nie powiesz. 14 nie typów no, plus wchodzi. Metodą dedukcji zaraz zrobimy sobie lejek i dojdziemy do dwóch, trzech. Ale wiesz co, Mateusz, no, bo tak myślę, no, w sumie czemu stąd wyjeżdżać? Jak patrzę na sytuację w plus lidze i twoją sytuację, jesteś najlepiej zagrywającym siatkarzem ligi, 50 punktów i drugim, trzecim najczęściej odbierającym statuetki MVP, bo przed tobą masz ich 5, przed tobą tylko Łukasz Kaczmarek i Tomek Fornal. Jaki ten sezon jest dla ciebie, Mateusz? Dobrze. Znałeś te statystyki, czy nie? Znałem. Ja bym dodał jeszcze wysokie miejsce w rankingu blokujących, bo zawsze byłeś krytyczny, że tak powiem. Które tam piąte miejsce? Czy? 45 bloków. 7, ale tam są minimalne różnice. Ja też jestem. Jestem bardzo zadowolony, że te bloki jakoś powoli ciułam po jednym co mecz, ale jakoś to idzie do przodu. Najbardziej mnie cieszą bloki. Jak się zagrywka, już okej, jak trafi asa, to jest fajnie, ale jak ten blok wpadnie pierwszy w meczu, to jak w trzecim secie ten złapałem pierwszy, taki mówię, yes! I będę mówić, że Bieniek nie zablokował. A teraz tak ci ciąży, że tak ale powiem. Ale ja właśnie widziałam w jednym z wywiadów, gdzie Mateusz powiedział, że już wyleczyłem się z kompleksu tych bloków. Wiesz, to czasami to naprawdę tak, patrzysz, 3 mecze pod rząd nie zablokujesz i no kurde, znowu będą się czepiać. I sobie przypominasz. Mówię, dobra, Kadziu mówi, odszedł z Polsatu, to mnie kościa na Onecie zaraz. Tak, bo on zawsze się do ciebie przyczepiał te bloki. Tak, no to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Więc no na pewno gdzieś to z tyłu głowy siedzi, ale staram się pracować nad tym. No, teraz ten sezon blokuje. Wiadomo, że
jak to Heinen kiedyś powiedział, najlepszym blokującym na świecie nigdy nie będziesz, zrobimy tak, żebyś nie był najgorszym. Więc mam nadzieję, że pracuję nad tym, żeby nie być tym najgorszym, żeby to szło do przodu. No słuchaj, klasyfikacja tutaj plus ligi pokazuje, że nie jest źle. To jaki ten sezon jest? Dobrze. Jeszcze całe tamto lato tak naprawdę cały czas też borykałem się z tym kolanem nieszczęsnym. Przyjechałem do Bełchatowa, 2 tygodnie minęły i nie wiem, od czego to jest zależne, ale jak ręką odjął. Dostałem zastrzyk jeszcze przed sezonem, który dostałem wcześniej jeszcze 2 razy i tak nie pomógł, a ten trzeci zastrzyk tak jakby no wyleczył to kolano i łatwo. Zupełnie inaczej się gra, jak się trenuje bez bólu. Jesteś w stanie zrobić rano ciężką siłownię, bo cię nic nie boli. Przez to fizycznie czuję się bardzo dobrze i indywidualnie naprawdę na plus na razie ten sezon zaliczam. Aczkolwiek no, mamy chrapkę na więcej jako cały zespół. Chcemy medalu, najlepiej złotego, aczkolwiek z każdego innego również będziemy się cieszyć, bo jest bardzo duża rywalizacja. No, zespołów jest 6 czy 7, które chcą ten medal zdobyć, a medale są tylko 3. Trochę tych medali i trofeów w swojej karierze już uzbierałeś. Mamy przygotowane grafiki i te z sukcesami klubowymi, i te z sukcesami reprezentacyjnymi, więc mam nadzieję, że zaraz je zobaczymy. A ja bym się chciała dowiedzieć, czy jest któreś z tych trofeów, któreś z medali, czy Mistrzostwo Polski, czy właśnie sukces reprezentacyjny jest dla ciebie jakoś szczególnie ważny? Możesz tak sobie przypomnieć, takie... zobacz, co ci się udało. Mistrzostwo świata to jest, tak. Chodzi mi bardziej o jakieś, wiesz co, takie twoje wspomnienie związane, bo będę także niedługo wracała do twojego debiutu w reprezentacji 2015 rok i tego debiutu, który został nazwany wejściem smoka tak naprawdę, bo zagrałeś z Rosją i zdobyłeś wtedy statuetkę najlepszego gracza. To Rimini, U21, to też taki fajny turniej, tam też... Fajny turniej, mimo że w zamknięciu, ale naprawdę nie było źle. Jeszcze z klubowych bym dodał klubowe Mistrzostwo Świata z tą Czywitanową i pierwsze Mistrzostwo Polski z Zaksą, bo to było takie trofeum, pierwsze w Polsce, pierwsze w kraju, od razu po transferze do dużego klubu i to też fajne. Bomba. Patrzymy się na siebie, bo ja się zamyśliłam i myślę o tych trofeach, a właściwie myślę o tym twoim debiucie, bo już o nim zaczęłam. Mateusz, co ty pamiętasz teraz z tego meczu? Bo kiedyś w wywiadzie mówiłeś, że brat ci nagrał to spotkanie i nie wiem, czy oglądałeś je później? Gdzieś je mam w domu, oglądałem. No, stres na pewno, bardzo duży stres czułem. Był? Bo z kolei przeczytałam, że Dariusz Daszkiewicz mówił, że ty nie wiesz, co to trema, grasz swoje niezależnie od tego, kto stoi po drugiej stronie siatki i ile osób jest na trybunach. Czy to faktycznie można powiedzieć o pierwszym meczu w kadrze? Może stres na pewno był tutaj. Nie mogę powiedzieć, że wyszedłem sobie na luzie i zagrałem przeciwko Rosji przy pełnej ergo arenie. Aczkolwiek no, ja lubię być zestresowany, bo wtedy czuję, że to jest jakiś ważny mecz i wtedy jeszcze bardziej się napędzam do dobrej gry. Ja naprawdę lubię takie emocje, takie ważne mecze grać. Więc to na pewno mi pomogło. A dwa, że trzeba mieć też w życiu takiego farta przysłowiowego, bo wszedłem do tej reprezentacji w tym 2015 roku z Antigi. Ja tak zagrałem tak naprawdę ten mecz. Karol Kłos miał problemy z kolanem, wtedy pamiętam. Marcin Morzonek miał złamanego palca. Piotrek Nowakowski miał problemy z plecami. Byłem chyba tylko ja, Wronka i Wojtek Grzyb na środku. Więc miałem, to jest uproszczone zadanie. Więc no, dostałem tę szansę, wykorzystałem ją i już w tej reprezentacji zostałem. Zostałem do dziś. Ja powiem więcej, ty nie wiem, czy pamiętasz, ale ty tam wykręciłeś 100% skuteczności w ataku i 14 punktów, tak, więc to było prawdziwe wejście smoka naprawdę do reprezentacji z wysokiego C. Tak, no, tak jak mówię, to mecz, no, na pewno mecz znakomity mi wyszedł. No, ale dwa też, mówię o tym farcie, no, z Grześkiem jeszcze Łomaczem debiut, no, chyba nie ma lepszego rozgrywającego dla środkowych, więc to na pewno też mi pomogło, bo z Grześkiem się naprawdę gra bardzo, bardzo dobrze. Więc no wymarzony debiut, no ja pamiętam.
to ja po tym meczu nie mogłem chyba spać tam do 4 czy 5 rana, a na drugi dzień czy za dwa dni mieliśmy kolejny chyba mecz z Rosją. To był, wtedy był chyba taki system, że się dwa mecze pod rząd grało, bo cały czas mi telefon wibrował, Antiga mi tam zakazał wtedy wchodzić w ogóle w media. Oczywiście się nie posłuchałem, zacząłem sobie czytać i łechtać tam swojego, o, jaki jestem groj. I na drugi dzień już 500 zero bloku, zero asu. Ale tam w ataku było 90% chyba z tego, co pamiętam. Ale wszyscy pisali o debiucie. No ale to o debiucie, debiut przykro, tak. Drugi mecz. No. To też fajna historia, bo potem tydzień później graliśmy z Iranem w Częstochowie. To też moje miasto, bo jestem spod Częstochowy. Też pełna hala. Cała rodzina, więc naprawdę to jest super, super czas i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. Mateusz, a ty jesteś takim człowiekiem, który odlatuje, jak zbyt dużo komplementów usłyszy? Czy twardo stąpasz po ziemi? Jak to jest? Zdarza mi się odlecieć. Mam czasami takie... Generalnie ja też lubię sam sobie tak powiedzieć, czy na treningu, czy... Że dobra Grzesiek robota? Się bardzo ze mnie śmieje na treningach. Czy Grzesiek rozrzuci blok, środkowy do mnie skacze, ja ląduję i widzisz, Grzesiu, zrobiłem ci robotę. Ja sobie lubię też tak podreperować swojego, ale to mi pomaga też. Myślę, że to też jest jakiś mój sposób na trenowanie i na granie. A w domu był ktoś, kto cię sprowadzał na ziemię z kolei? Chyba nie. Nie miałem aż tak. Albo czy teraz masz taką osobę, która cię sprowadza na ziemię? No. Może teraz żona, jak tam, ale to nie, jak opowiadam, jak jestem super, tylko jak gdzieś jestem zły, coś, wrócę z treningu, bo coś mi nie pasowało i zaczynam narzekać, że wszystko jest złe, to ona mnie tak potrafi sprowadzić, uciąć to narzekanie i idź jutro, zrób swoje i wyrzuć to z głowy. A jakim jesteś mężem? Bo już świeżo upieczonym to chyba nie możemy mówić, bo ślub był zaraz po igrzyskach przed Mistrzostwami Europy. Dokładnie. Mam nadzieję, że dobrym, to żona musiałaby się wypowiedzieć. Chyba dobrym, no. Mam taką nadzieję. Dobrze, Mateusz, wracamy w takim razie do korzeni, bo my z Pawłem się doczytaliśmy i wiem, że Paweł nie mógł się doczekać, aż zada ci pytanie o twoją karierę przed siatkówką, bo to wcale mogło być tak, że siatkarzem, no właśnie, piłkarską i bokserską, bo to wcale nie musiało być tak, że siatkarzem byś został. Rozumiem, że co tutaj zadecydowało tak naprawdę? Czy tata, który grał amatorsko, czy jak to w ogóle czy wyglądało? Czy przypadek? No, tak, no bo była piłka nożna i był boks. Równolegle, czy jak to się wszystko działo? Najpierw piłkę nożną trenowałem chyba przez 3 czy 4 lata tak ciągiem, że była tylko piłka nożna. Potem pamiętam, miałem rok przerwy, wróciłem znowu do piłki nożnej i w międzyczasie boks zacząłem trenować. To się tak łączyło. Jak wróciłem do domu i oznajmiłem, że kończę i z jednym i z drugim, no to tata podjął za mnie decyzję, że zawozi mnie na trening do Częstowy siatkówki i zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze tam kilka tygodni wcześniej WF-ista ze szkoły, nie pamiętam, czy wysłał to pismo, czy dzwonił do rodziców, że będzie mi chciał obniżyć sprawowanie, bo ja nie chciałem na SKS-y chodzić w szkole na zajęcia z siatkówki. One były po lekcjach, o 15 musiałbym godzinę czekać. Ja pamiętam wtedy totalnie, siatkówka to mnie nie kręciła. Ja byłem duży, dobrze mi szło, ale nie był to jakiś sport, który mnie bardzo pociągał. I jakoś wtedy dostałem w domu chyba po tym telefonie burę, dlaczego na te SKS nie chcę chodzić. I później, jak już powiedziałem, że kończę z piłką nożną i z boksem, to pamiętam, tato mnie zawiózł do Częstowy, zapisał mnie na trening. I tam chyba sezon taki pełny zagrałem. Pamiętam, mieliśmy 30 miejsce w kadecie na 31 zespołów na Śląsku. Ograliśmy tylko Kazimierz Sosnowiec. Ale od każdego... Ale sobie, że to cię nie zachęciło. Ale jaki transfer, ja do Norwida potem poszedłem, a oni byli pierwsi. No nie pomagali mi. No. A powiedz mi, jaka pozycja na boisku piłkarskim, bo tak Brand, twoje grasz, tak? Parametry 2-10 to by był mały ewenement, no tutaj, jeżeli o tą karierę na bramce piłkarską. Zaczynałem, potem zmieniłem na, byłem obrońcą. I jeden mecz chyba zagrałem na ataku na jakimś turnieju, ale raczej byłem obrońcą.
Słuchajcie, mamy telefon. To odbierzemy, a zaraz ewentualnie wrócimy do futbolu, bo jeszcze Cristiano Ronaldo, przecież trzeba ten temat poruszyć. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Z kim mamy przyjemność? Mateusz z Elbląga. Cześć, Mateusz. O, witam. Chciałem pozdrowić na pytanie się z Zielińskim, bo jeszcze pamiętam za czasów ZSU Olsztyn. Dziękuję bardzo. A teraz mam pytanie do Bienia. Cześć, Bieniu. Cześć, cześć. Jaka jest twoja optyka na Ligę Mistrzów, na polskie zespoły? Na Ligę Mistrzów? Tak. Nie usłyszałem. Właśnie, ja też nie usłyszałam. Mateusz, czy mógłbyś jeszcze raz, proszę, powtórzyć pytanie? Bieniu, jaka jest twoja optyka szansowa polskich zespołów w Final Four Ligi Mistrzów? Optyka na Ligę Mistrzów. Myślę, że po tym pierwszym spotkaniu Jastrzębia z Czywitanową, no to... na te 70% powinniśmy mieć jeden zespół w finale Ligi Mistrzów. Są dwa zespoły, które mają duże szanse. Trzymam za nich kciuki. Ja tak naprawdę uważam, że i Zaksa, i Jastrzębie to są w tym momencie jedyne zespoły, które w tej Lidze Mistrzów mogą ograć Perugię na ten moment. No i trzymam kciuki, żeby doszli do tego finału, bo dwa razy wygrać Ligę Mistrzów przez polski zespół to naprawdę byłoby coś takie wow dla ligi, dla środowiska. A w ogóle polski finał to by było coś wspaniałego, nie? No, polski finał jest chyba niemożliwy, bo w półfinale trafia Jastrzębie na Zaksę, jeśli Jastrzębie przejdzie Czywitanową, więc polskiego finału nie będzie raczej. Myślisz, że dla Zaksy to dobrze, że ma tego Walkowera i taką przerwę teraz w grze, czy jednak to nie ma znaczenia na tym poziomie? Ja myślę, że tam dla Zaksy to nie ma kompletnie znaczenia. I tak macie dużo grania. To. Pewnie da im to jakąś przewagę, może jakiś mikrocykl zrobią, że troszkę więcej siłowni, bo nie będą grali co 3 dni. No to jest tak doświadczony zespół, że myślę, że nawet jakby mieli ten mecz, to nie zmieniłoby za wiele. Mateusz, bardzo ci dziękujemy. Dobrego popołudnia. Dziękuję również. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Wrócimy do tej piłki nożnej na chwilę. Dalej Cristiano Ronaldo. Któremu klubowi kibicujesz? Czy przestałeś już oglądać piłkę nożną i w ogóle się nią interesować? Nie. Bo nie wiem, Pogoń Blachownia, nie mogłam znaleźć najświeższych informacji. Twój pierwszy klub. Ciężko czy jeszcze znać. Ktoś tam gra? Czy zdjęcie pewnie wisi jeszcze twoje gdzieś tam. Jestem zespół w Blachowni. To my w tej miejscowości, gdzie ja trenowałem, to mam nawet dwa zespoły. Oni grają w A-klasie chyba. Dwa zespoły, normalnie są derby. Więc... Ale nie, no, piłka nożna jest tam na takim niskim dość poziomie, że myślę, że potencjał jest dużo, dużo większy. Na pewno fajnie wspominam ten czas z piłką nożną, bo to raz, że się poznało kumpli, że to pierwsza klasa podstawówki, druga klasa, dodatkowa aktywność. Ja też naprawdę byłem od dziecka bardzo wysoki, więc podejrzewam, że te treningi też piłkarskie sporo mi dały w kwestiach takiej koordynacji i tak dalej. Więc fajnie wspominam ten czas. A co do klubu, któremu kibicuję, Real Madryt to jest tak od lat. No, to miałeś powody do radości ostatnio. Bardzo, bardzo, nie wiem, czy teraz powiem, mogę mówić, lubię Chelsea, Londyn, ale to przez te zawirowania, powiedzmy, że... Słuchaj, no... W tym momencie tak, Chelsea jest również. Jest Real i Chelsea, już nie wnikajmy tak, tam. Tak, i... Więc jak mam czas, to lubię obejrzeć piłkę nożną. A oglądałeś ostatni mecz w Lidze Mistrzów, chociaż skróty jakieś? Tak, oglądałem pierwszą połowę, wyłączyłem i rano odpaliłem, więc dobry omen. Mateusz, czy w twoim domu były jakieś tradycje sportowe, czy to ty jesteś tą osobą, która gdzieś to zapoczątkowała? Tato grał w siatkówkę, ale w takim niższym szczeblu, chyba najwyżej w drugiej lidze był, więc na niższym szczeblu grał. Wtedy też były inne czasy, oni... Grali w tej drugiej lidze. Bezpośrednio zaplecze pierwszej ligi. Tak, w międzyczasie pracowali, no ale dało się z siatkówki wtedy wyżyć. Byłem w Blachowni,
jakaś Huta była ich sponsorem i coś Huta się wycofała i ta siatkówka tak naprawdę się w Blachowni skończyła. Mieli tam naprawdę wtedy fajny zespół. Ale no, ojciec w rodzinie grał w siatkówkę i myślę, że to on był prekursorem tego, że ja zacząłem grać w siatkówkę. To ja tak jeszcze do tego boksu może wrócę, bo poruszyliśmy piłkę nożną, ale wyobrażasz sobie siebie teraz z takim zasięgiem ramion 20 wzrostu przypakowany Mateusz Bieniek, który gdzieś tam na ringu bokserskim mierzy się z podobnymi, że tak powiem, rywalami. Czy to raczej była taka przygoda na lata młodzieńcze? Chyba generalnie no ja, w boksie mi się podobało, że można komuś dać w głowę, ale nie bardzo lubiłem przyjmować w głowę. Chyba atut jest. Nie wiem, czy ja generalnie mam takie fizyczne możliwości, że ja bym mógł urosnąć tak w szerz, jak wyglądają bokserzy. Że może by mi coś podali i jakoś bym urósł, ale myślę, że fizycznych nie mam tak, oprócz zasięgu ramion, to nie mam takich możliwości. No fajnie, to też spróbowałem czegoś nowego, to też było coś, kolejna jakaś lekcja, którą miałem w życiu ze sportem. Właśnie my mówimy o fizyczności, ja bym chciała trochę o twoim charakterze porozmawiać, o osobowości. Śmieszkiem jesteś, bo już tutaj nas rozbawiasz w programie Co i Róż, ale przeczytałam kiedyś, to był jeden z pierwszych wywiadów, znaczy to są te z, gdzieś tam z okresu tego 2015 roku, że bardzo sobie cenię charakter Michała Kubiaka. Nasz kapitan jest prawdziwym dowódcą. Chciałbym kiedyś taki być. Nie wiem, czy się uda, bo ja jednak nie mam charakteru takiego walczaka jak Michał. Dziś byś się z tym zgodził, czy... 2015? Aha. Czy tego walczaka w sobie odnalazłeś? Nie, no myślę, że tego walczaka mam w sobie i na pewno na boisku zawsze walczę i chcę wygrywać. Kubi na pewno, tak jak mówiłem, wtedy mi imponował i teraz też mi imponuje, że jest takim liderem na boisku, walczakiem, który tak kieruje tą grupą i to jest na pewno bardzo fajne. A 2015 rok to też pewnie wystraszony byłem, wszystko tak. Ale i rozśmieszony, bo się śmiałeś w tym wywiadzie właśnie. Z uśmiechem było to o charakterze walczaka. No, ja wchodziłem do kadry, to ja generalnie byłem taki wycofany, wydaje mi się. No a teraz też jesteś? Jesteś ekstrawertykiem, introwertykiem? Myślę, że gdzieś pomiędzy. Nie jestem najgłośniejszy, ale też najcichszy też nie jestem. Mhm. Myślę, że gdzieś pomiędzy. Wiadomo, że jak się wchodzi do reprezentacji tam w wieku 21 lat, to wiadomo, że są ludzie tam, którzy są no to 8-7 lat, nie wejdziesz i nie będziesz najgłośniejszy w grupie, bo no, grupa po prostu, no to jak w pracy, jak w każdej dziedzinie życia. No, nie zakrzepia. Pokornie trzeba wejść. Sobie z pokorą wejść, bo cię grupa zje i ja tak wchodziłem do tej grupy. A co cenisz w ludziach najbardziej? Szczerość cenię, jak nie ma jakiegoś obgadywania za plecami, jak ktoś ma problem, to wolę usłyszeć nawet najgorszą prawdę, niż gdzieś się dowiadywać po kątach, że ktoś coś na mnie gada. A czy w czasie igrzysk, w ogóle w czasie tego okresu przygotowań przed igrzyskami, były takie sytuacje w reprezentacji, które ciebie na przykład denerwowały? Myślę, że nie. Na igrzyskach nie było. Ta grupa już tyle lat jest ze sobą, że myślę, że naprawdę my jesteśmy dotarci bardzo dobrze i nie ma tak, że się kłócimy, obgadujemy, bo to wiadomo, że są niektórzy się bardziej lubią z tymi, inni z innymi, no ale to jest tak samo jak w życiu, że nie da się wszystkich uwielbiać, ale wszystkim szanujemy siebie i to jest najważniejsze. A z kim ty lubisz się najbardziej? Kto jest twoim przyjacielem? No Szalupka taki numer jeden, ale teraz go nie było w reprezentacji w tym sezonie, ale to z Szalupą. Ja od lat byłem w tej kadrze i zawsze w pokoju razem, więc z nim tak było najbardziej. Nie mam jakichś takich, powiem jednego, to zaraz... No wiem, zaraz reszta się obrazi. Dobra, to nie było. to nie było pytania. Mateusz, powiedziałeś w wywiadzie Edycie Kowalczyk, że irytuje cię bardzo, jak ktoś po igrzyskach mówił, że
w Paryżu będzie, to wiesz, w Paryżu to będzie. Dalej cię to irytuje, czy faktycznie gdzieś już ta... Irytuje mnie to, bo ja byłem świadkiem sytuacji, jak na igrzyskach w Rio, też nie będę mówił, jeden z nich powiedział, dobra panowie, za 4 lata. 4 lata to jest naprawdę szmat czasu i ty nie wiesz, co będzie na drugi dzień, czy nie złapiesz jakiejś kontuzji, czy będziesz grał jeszcze w siatkówkę. To jest naprawdę, no teraz mamy za 3 lata te igrzyska, ale to jest w dalszym ciągu, ta kadra może zupełnie być inna. Nie pamiętam dokładnie, ile nazwisk się zmieniło w stosunku Rio a Tokio, ale chyba nie było aż takiej dużej zmiany. Mhm. No ale na przykład jak patrząc na Londyn, na Rio, to już sporo było nowych twarzy, więc irytuje mnie coś takiego, bo ja nie lubię takiego tłumaczenia, to po pierwsze, a dwa, że to jest naprawdę kawał czasu do kolejnej imprezy. Mhm. Nie jest, że za tydzień masz mecz jak w lidze i dobra panowie, za tydzień będzie lepiej, tylko naprawdę jest, po to się trenuje, po to się masę potu na hali zostawia, żeby ten cel zrealizować, a ostatecznie się dostaje w łeb i... Czy nie przeszło ci? Dalej to w tobie siedzi ta porażka w ćwierćfinale? Siedzi we mnie. Ja tak łatwo nie... takich porażek nie potrafię tak bardzo szybko tego przetrawić i uważam, że powinniśmy w Tokio zajść wyżej, że mieliśmy taki skład, który powinien z tego Tokio przywieźć medal, jednak nie przywiózł i mi tak jest przykro w dalszym ciągu po prostu, że niby fajny sezon, bo na 3 imprezy 2 medale mieliśmy, ale no tej wisienki na torcie zabrakło i znowu teraz wszędzie do kolejnych igrzysk. To jest taka najbardziej bolesna porażka, która w tobie siedzi cały czas w dotychczasowej karierze, czy myślę, że tak, wspominasz coś może? W Rio ja byłem młody, ja sobie nie zdawałem sprawy tak naprawdę z rangi tego turnieju. Byłem w Rio na igrzyskach i przegraliśmy, a dwa, że tam też naprawdę dostaliśmy w ćwierćfinale od Amerykanów 3-0, tam w jednym secie tak naprawdę się zaczepiliśmy, a pozostałe sety to oni mieli pod kontrolą. Tokio było inaczej, to my prowadziliśmy 2-1, mieliśmy w 4. secie 7-4 i wypuściliśmy to z rąk. Mieliśmy naprawdę wszystko w swoich rękach i powinniśmy moim zdaniem wygrać ten mecz. I no nie udało się, więc tak siedzi to we mnie. No bo to był naprawdę no marzenie każdego. No wszyscy zrobili wszystko, żeby przywieźć z tego Tokio medal, a się nie udało. Powiedziałeś, że nie lubię takiego tłumaczenia, a w ogóle tak w życiu też w sporcie jesteś wyrozumiały, czy nie lubisz słuchać wymówek i tego, że właśnie ktoś próbuje jakoś tam uargumentować, że coś się dzieje? Ma być po prostu zrobione i już. No nie jestem taki, że jestem zamknięty, że tak ma być i koniec, że nie można mi coś powiedzieć, ale... Uważam, że takie tłumaczenie się to też jest oznaka takiej słabości, jak ktoś po meczu mówi, no bo zagrałem słabiej, bo ten mnie denerwował, bo trener to zrobił. Ja sam czasem się łapię, że zagram jakiś słabszy mecz i wchodzę do szatni, jestem zły i w głowie myślę, no zagrałem słabo, bo coś, ale na drugi dzień od razu to wyrzucam z głowy i wiem, że to ja zagrałem słabo i to jest moja wina, a nie kogoś innego. Mhm. Co w twoim życiu zmieniło Mistrzostwo Świata? Pewność siebie. Dało mi naprawdę, to był taki zastrzyk pewności siebie. Bo ja w tej reprezentacji byłem od 2015. 3 pierwsze sezony nie wygraliśmy nic. Mhm. Absolutnie. No nie liczę medalu na Pucharze Świata, który nic nie dawał. I tak naprawdę odkąd wszedłem do tej reprezentacji, to cały czas co impreza to było w łeb. I przyszedł Vital i nagle złoto. Mhm. Po tym sezonie naprawdę ja urosłem. Poczułem się lepiej, że wreszcie coś odpaliło w tej prezentacji. Okay. Ja wracam i jeszcze chciałem wrócić, bo powiedziałeś wcześniej, że zostajesz w polskiej lidze, ale w ogóle myślisz o tym jeszcze, żeby spróbować gdzieś sił za
granicą, poszukać jakiegoś kierunku ciekawego dla siebie, nie wiem, Japonia, we Włoszech już byłeś, ale może, nie wiem, chciałbyś tam wrócić w przyszłości, czy to jest na razie dla ciebie temat zamknięty i jednak ta polska ekstraklasa ci najbardziej tutaj odpowiada? Ja się nie zamykam, nie zamykam się na żaden kierunek. Jak będzie oferta, która naprawdę mnie zainteresuje pod względem poziomu gry, pod względem jakości klubu, pod względem finansowym, na pewno nie będę się bał wyjechać i wyjadę. Aczkolwiek musi się sporo rzeczy na to zgrać. Dwa, że środkowych tak nie biorąc za granicę, jak mówisz o Japonii, Ramusterskiego wzięli, ale on tak naprawdę na ataku tam gra. To fakt. Te azjatyckie kierunki to raczej powiedzmy już odpadają, więc zostaje tak naprawdę Włochy i Rosja w tym momencie. Właściwie Włochy w tym momencie już zostają. Mhm. No w Polsce jest ciężko. Ciężko byłoby mi się, musiałoby wiele czynników się zgrać, żebym zmienił klub, bo no widzę po tym sezonie w Civitanowej, że tam okej, miałem te swoje problemy, ale wróciłem do Polski i lepiej grałem, lepiej się czuję. Coś, czego potrzebujesz po prostu w danym momencie. Wiesz, jestem też środkowym, który musi dostawać swoją ilość piłek, żeby tam dobrze atakować, dobrze blokować. Jak ja dostanę 3 piłki na mecz, no to ja nie zrobię ci asa w meczu, czy nie będę blokował. Muszę być tak cały czas pod prądem. Mhm. Mateusz, a co ty czujesz, że jest twoją taką największą siłą? Największą twoją zaletą? Tak siatkarską. I tak. To jest tak pytanie otwarte, żebyś, wiesz, mógł popłynąć. To na boisku na pewno to moim atutem jest zagrywka i to od lat to tą zagrywkę mam na niezłym poziomie. W ataku uważam, że również jestem niezły. O bloku już mówiliśmy. A co do takich cech charakteru? Albo co daje ci sport, co będziesz mógł wykorzystać już po karierze sportowej, bo tak właśnie w tę stronę zaraz chciałam uderzyć. Dyscyplina taką, naprawdę. Sport uczy dyscypliny. I nie ma, że się nie chce, musisz ten trening zrobić, musisz go zrobić na maksa. Nie ma, że się źle czujesz, grasz ważny mecz i boli cię głowa, no to nie pewnie robisz, że cię boli głowa, bo cię zabije śmiechem, tylko musisz zagrać ten mecz. Dyscypliny na pewno takiego uczy życia. Okej. A jest coś, co obok siatkówki równie mocno cię interesuje, równie mocno cię kręci w życiu? Co chciałbyś robić, na co będziesz miał więcej czasu po siatce? Ja mam nadzieję, że po karierze zostanę przy siatkówce. Jeszcze nie wiem w jakiej roli, ale jest mi po prostu za bliska ta dyscyplina w tym momencie, że tak ciężko mi sobie wyobrazić, jakbym miał w tym momencie wyglądać mój dzień bez siatkówki. Mhm. Ja mam dwa dni wolnego, na przykład dostaniemy w Bełchatowie, to już drugiego dnia brakuje, że ja już bym poszedł na halę i podbijał tą piłkę. Więc chciałbym na pewno zostać przy siatkówce, tylko nie wiem w jakiej roli. O tak. Przy pracy z dziećmi na przykład widzisz siebie? Czy nie masz cierpliwości? Nie. W dzieciach myślę, że na pewno. Cierpliwość też trzeba mieć w roli trenera, tak zakładam, że... To na pewno, ale jeszcze się zmieni, zobaczysz. Te wszystkie lata to jest tak, że będziesz miał kilka razy zmianę zdania na temat i postrzegania pewnych rzeczy, więc jeszcze zaraz później powiesz za 2-3 lata, że jednak byś chciał być trenerem albo pracować z młodzieżą, więc zobaczysz. Bo ze starszymi się nie da. No, wspomnienia z waszego wspólnego meczu, to jeszcze, tylko nie wiem, czy ty, Paweł, będziesz... Ja to kończyłem swoją przygodę, jak Mateusz był w Kielcach. W Lubinie byłeś chyba. Tak, dokładnie, więc ja to tam... Pamiętam. Już byłem ogórkiem, a Mateusz już wtedy miał naprawdę zadatki i potencjał taki, że wszyscy wróżyli mu wielką karierę przez duże K i to było widać, że był rzeczywiście taki, pamiętam, młody, trochę przestraszony, ale już z dużym potencjałem. Kwestią czasu było to, kiedy i do jakiego klubu dobrego i polskiego trafi. No i niewiele osób się pomyliło, bo zaraz był transfer w zasadzie do Zaksy i dobrze pamiętam, tak? Po Kielcach od razu. 3 lata w Kielcach i potem do Zaksy. Tak,
po Kielcach był transfer do Zaksy i to się jakby wszystko potwierdziło, więc ta twoja kariera rozwija się, rozwijała się i rozwija się cały czas, że tak powiem, dynamicznie, no, do góry. Tak. Twoje największe marzenie, cel sportowy w momencie, w którym masz Mistrzostwo Świata już? Ten medal olimpijski jest takie niespełnione. No, mam nadzieję, że jeszcze raz będzie mi dane o niego zawalczyć. Mam nadzieję, że go zdobędziemy. I zawinę do Cristiano Ronaldo jeszcze. Jako sportowiec wzór, co tobie najbardziej imponuje w takim piłkarzu jak Cristiano Ronaldo? Wszystko w nim, on jest naprawdę. Widać, że to jest taki tytan pracy. Zrobiłbyś kopiuj w klej? Myślę, że tak. Że... Widać, że wszystko poświęcił dla piłki, że ma zaplanowany dzień od A do Z i wszystko kręci się wokół piłki. Że na pewno nie miał aż takiego talentu jak niektórzy, ale potrafił... Czytaj Messi. A potrafił dojść na ten naprawdę najwyższy światowy poziom i utrzymywać się na nim przez 10-15 lat. To już mówi samo o nim, że on naprawdę przez 10-15 lat był naprawdę na topie. No i do tej pory w niektórych rankingach Cristiano Ronaldo, jak nie w większości, pozostaje liderem. Czy ty zostaniesz liderem naszej tabeli w challenge'u Siatmat? Oto jest pytanie. Jesteś gotowy, żeby zmierzyć się teraz, z Rodarem? Teraz się zaczyna tak zwana presja. Ale ty ją lubisz przecież. No lubię. Słuchajcie, no to czas na challenge. Przypominamy już teraz zasady. Mateusz, oglądałeś poprzednich zawodników w akcji? Oglądają. Więc wiesz, czego się spodziewać. Dobra, ja sprzątnę wszystko ze stołu. Wrzućcie nam proszę grafikę, jak wyglądają zasady challenge'u, czyli mamy 5 prób sposobem górnym, 5 prób sposobem dolnym. Tu? Pierwsza punktowana po 1, po 2, słabszą ręką 5 prób i z zawiązanymi oczami. Na siedząco palcami, czy na stojąco? Czekaj, Paweł cię zaraz tutaj pokieruje, ja tylko to wszystko. Tak? Ale... Jest okej? Okay? Damy radę. Na siedząco. Postawimy trochę tu, bo czekaj, jest przesunięty stół. O, lampy nie strącił. Czekaj, jeszcze się. Raz, dwa, trzy. Ja szalika szukam. Cztery. Szalik jest, spokojnie. Gdzie, jest tutaj. Proszę bardzo. No to co, jedziemy. Są próbne, czy od razu? Nie no, od razu. Próbne. Weź jeszcze wodę, Paweł. Nie, no nie ma próbnych. Nie było. Nie, nie może no nie być, było. Wiesz. Dobra, nie ma. Że... Jak to miał jest? Najmniej? Okay. No właśnie zaraz będziemy mieli planszę, to sobie przypomnimy. Tam chyba były 3 punkty najmniej. To trzymasz do przebicia. Jeden jest. Elegancko. Z rozpędu po wczorajszym meczu. To była czwarta? Piąta. Hop. I teraz dołem. Hop. Teraz dołem. Już bez krzesła mam podrzut i... Czekaj, zegarek ściągnę. O, to robi się poważnie. Czekaj, nie wiem, gdzie tutaj się schować, żeby w głowę nie dostać. O panie. 3 na 3. Oj, ta czwarta. Czekaj. No to jest ostatnia? Tak. Dobra. Słabszą ręką, proszę pana. A to jest taki tip, tak? Mhm. O. Ile? Próba? 3. Chyba, że chcesz flotem, no to jak ci... Jak ci wygodnie. Lewą to. Wczoraj widziałeś? Atakowałem lewą. Nie skończyłem. Nie widziałem. Proszę bardzo. Ratuj. Dobrze, że nie zdjęć. Było blisko. I teraz z zawiązanymi. A tu 3 były już? Tak. Kurczę, widzisz, dobrze, że liczysz. Tak, zapraszam, siadaj z zawiązanymi. Ona jest ekstra punktowana. A za puchar ile jest? Jakby spadł, to za 5. Czekaj, ja muszę zerknąć, jak to wygląda.
A pięć prób jest. No widzisz, to ja wiedziałam, że jeszcze masz ten. Krzyczą mi na ucho, że masz jeszcze dwie próby masz. Ale o ręką. Tak. Okay, no widzisz, dobrze. Dzięki, dzięki. Jadę. No i jeszcze ty parę punktów nabijesz. Pucharły nie trzeba będzie wliczać. Dobra, elegancko jest. Teraz siadaj i zawiązujemy. Ile tam już jest tych punktów, bo ja to nie 12. nadążam. Mhm. Teraz możesz rozbić bank. Zadyszkę. Czekaj, czekaj. Zobacz tutaj, sobie najpierw. Czekaj, zerknę na transakcję. Dobra. Teraz gotowi wszyscy. Mhm. Dawaj. O, kurczę. Chyba nie wpadło. Jakby ta lampa nie wisiała tutaj, to by byłoby było. Centralnie. Nie no, ale Mateusz, i tak super. Pokażcie, ile tam łącznie, proszę, punktów było. I jeżeli chłopaki mają, to zobaczymy, jak wygląda ogólna klasyfikacja. Jak było? Źle było? Dobrze było? Dobrze, spodziewałem się, że będzie, trudniej? Że będzie. Czekaj, czekaj, ja miałam tutaj grafikę. No, Paweł Zagumny wtedy rozbił bank, było 29 punktów, ale jesteś drugi w naszym rankingu. Damiana Wojdaszka lepiej? Tak jest. Damian miał 16. Ojej. 24 punkty. Mateusz Bieniek. Czyli pójdzie Łaszek. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, że byliście dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję, Mateusz, że odwiedziłeś nas w studio. W końcu ja udało dzięki się. Dzięki za zaproszenie. Dzięki Paweł bardzo. Paweł Siedzieniewski, Ola Rajewska, Mateusz Bieniek. Dziękujemy. Życzymy wam dobrego popołudnia i do zobaczenia. Hej.